Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki i taka mikro wyprawa wędkarska wzdłuż Odry. Zresztą widać tu za mną wędkę, prawda, w plecaku, spinning. 19 grudzień 2011. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat zależności marzeń, nawyków i przekonań. Marzenia i nasze nawyki i przekonania są ściśle ze sobą powiązane. Nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma żadnej wątpliwości. John Paul Getty, pierwszy oficjalny amerykański miliarder, powiedział kiedyś, że jeśli ktoś chce odnieść prawdziwy sukces w biznesie, potrzebuje zrozumieć moc, potęgę i siłę nawyków. Potrzebuje to zrozumieć i no nie ma wątpliwości, że jest wielka niezbieżność, jest i wielkie powiązanie między naszymi marzeniami i naszymi nawykami. Nasze marzenia muszą pasować do naszych nawyków, do naszych przekonań i odwrotnie. Jeżeli nie pasują one do siebie, to musimy coś zmienić. Albo zmienić marzenia, albo zmienić nasze nawyki. A zmiana nawyków nie jest prosta. Zmiana marzeń tym bardziej, prawda? Ale zmiana nawyków wymaga codziennej pracy, żmudnej pracy. Wymaga poświęcenia, determinacji, wytrwałości. Ale musi być to ze sobą spasowane. Musi to być jakby ta jedna ścieżka. I dążymy do marzeń. Ta droga realizacji naszych marzeń to jest właśnie ta droga zmian naszych nawyków. Utrwalania tego wszystkiego, co nam służy. Utrwalania tego wszystkiego, co prowadzi nas do celów, które sobie ustawiliśmy. I no tak to wygląda, nie inaczej. Musi być to ze sobą spasowane. Dobre życie składa się z dobrych lat, prawda? Dobry rok składa się z dobrych miesięcy. Dobry miesiąc składa się z dobrych tygodni. Dobry tydzień składa się z dobrych dni, prawda? Tak więc wszystko można rozłożyć na czynniki pierwsze i to nam pokazuje, że każdego dnia potrzebujemy pracować nad tym, żeby nasze nawyki, a poprzez to równolegle nasze przekonania, ulegały zmianie. Dopasowywały się coraz bardziej do naszych marzeń, dlatego że bez tej zgodności jesteśmy jak dziecko we mgle. Po prostu idziemy na oślep i nasze nawyki i nasze przekonania trzymają nas tak mocno, że cała praca, którą wkładamy w realizację naszych celów, naszych marzeń, to wszystko, co poświęcamy każdego dnia, właściwie jest takim generalnie, brzydko mówiąc, biciem piany. Jest takim właściwie tłuczeniem głową w mur, dlatego że nie przynosi właściwych efektów. Potem jednym drobnym powrotem, czy ja wiem, jakby to nazwać, znów wdrożeniem tego starego nawyku, nawet jeśli nam się coś udawało krótko, prawda, robić po nowemu, znów wracamy do punktu wyjścia. Dlatego pamiętajmy, jest wielka zbieżność, jest wielkie powiązanie między marzeniami, nawykami, a naszymi przekonaniami, prawda? Bardzo, bardzo ważne. Bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Dlatego czytamy codziennie, dlatego słuchamy codziennie CD, dlatego mamy spotkania, dlatego potrzebujemy konsultacji, dlatego cały system właśnie dlatego, żeby pomóc nam zmienić nasze nawyki, nasze przekonania, żeby dopasować się do naszych marzeń. Po to wszystko. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!